Suncu -su, także, to nie może być złe. Poza tym, widziałam w tym logikę. Jak się później okazało, tak. Ja to najpierw co zapamiętałem z tej książki, czytałem ją już lata temu, to żeby mieć kontrolę nad tym, jaki, na jakim terenie toczysz walkę. I żeby zawsze starać się być wyżej, żeby mieć tą siłę spychania na wroga, bo nawet jeśli oni są bardziej liczni, to samo to, że muszą podejść pod górę, daje ci gigantyczną przewagę. <śm> <śm> na tym tak, chciałem powiedzieć w fragmencie. Oparłem jedną z głównych rzeczy, którą chciałem zrobić, i wyszło to. Opowiadaj. Tak. E, wiesz, co to jest właśnie fajne odniesienie e, do tego, że ukształtowanie terenu jest ważne. I nie chcę się teraz pomylić, ale. Czcigodny Sun Tsu napisał, że właśnie pierwszą rzeczą jest ustalenie warunków, na których będzie prowadzona bitwa. Czyli mniej z boku rzekę, bądź na wzgórzu, mniej zabezpieczone tyły, czyli ukształtowanie terenu, która jest jedna z pięciu podstawowych czynników potrzebnych do wygrania wojny. I właśnie było to opisane na zasadzie, że jeśli masz te wzgórze. To Twoim głównym celem jest zająć pozycję, obwarować się na tym wzgórzu. I teraz nie chcę pomylić liczby, więc nie chcę, nie chcę tutaj wprowadzić kogoś w błąd, ale było to mniej więcej w ten sposób, że teraz przeciwnik, który chcecie zrzucić, zepchnąć swoich pozycji, przy podobnym uzbrojeniu i przy szykowaniu żołnierzy, potrzebuje około chyba trzy razy więcej wojska niż ty posiadasz. Mhm. Czyli musi dysponować tak kurewsko dużym impetem i możliwościami zasobami ludzkimi nie mówiąc o morale do tej walki że ty praktycznie jeśli jest w miarę wszystko wyrównane masz pozycję idealną tak Siemanko podobał ci się ten klip kliknij tutaj żeby znaleźć kolejny albo tutaj żeby znaleźć cały podcast z którego został wycięty